Cześć, witam was w kolejnym odcinku. W zeszłym odcinku zaprezentowałam wam figurkę Harley Quinn. No a dzisiaj weźmiemy się za otwieranie, tym razem dwóch saszetek z serii 17. Zapraszam. No dobra, więc weźmy sobie jedną. Wymacałam swego czasu, co w środku się znajduje. W jednej znajduje się coś, czego nie chciałam, w drugiej znajduje się coś, co chciałam. Za jedną nie czekałam w ogóle, bo wzięłam ją po prostu pierwszą z brzegu i to jest właściwie ta. A za tą tutaj to macałam ją przez 15 minut, więc w sumie ciekawe, czy było warto. Dobra. Tutaj nasze saszetki są niebieskie, od 5 lat, logo LEGO Minifigures, seria 17, 16 do uzbierania. I tutaj już wam mogę powiedzieć, że prawdopodobnie znajduje się w tej saszetce ta oto elficka dama. 16 zł, baw się dobrze. Jakieś tam informacje, ostrzeżenia, jak zawsze, wykonano w Chinach 2017. No dobra, to bierzmy się za otwieranie. Nie chce mi się sięgać po mój nóż, więc spróbuję nożyczkami, ale chyba się udało. I teraz tak, no ja już wiem, że to jest ta elficka dama, więc wysypię, a wam nawet nie pokazałam, czekajcie, teraz was ustawię porządnie, tylko patrzę, czy wszystko, nie wszystko, dobra, już wam pokazuję, proszę bardzo, tylko chciałam wam jeszcze pokazać tą ulotkę, także z tej strony mamy tym razem cztery figurki, jak powinniśmy je składać. Who stole my corn? No cóż, mam tego gościa z kukurydzą. Dosyć fajna figurka. No dobra, no to do zebrania mamy surfera, który prawdopodobnie jest w tej saszetce i bardzo chciałam go mieć. Jakiegoś siłacza, tutaj panią kucharz. Tutaj mamy tego gościa. Co to jest? Kukurydzę. Panią weterynarz prawdopodobnie, gościa z hot dogiem, jakiejś knajpie pewnie pracuje. Tutaj jakąś dziewczynkę przebraną za motyla. Tutaj mamy takiego gostka. Wygląda bardziej jak jakiś gladiator. Aczkolwiek jeśli ktoś oglądał Percy'ego Jacksona, to w sumie wygląda jak Poseidon. Dalej mamy jakiegoś Francuza z bagietką i z psem. Tutaj mamy jakiegoś krasnoluda z młotkiem oraz z takim toporem. Jakiegoś tutaj kosmonauty, takiego retro bohatera kosmicznego, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. Dalej mam jakiegoś prawdopodobnie celebrytę z komórką jak cegła. W tym mamy chłopca przebranego za rakietę i ta figurka mi się bardzo podoba. Tutaj mamy jakąś babkę z fitnessu, nie wiem. Naszą tutaj elficką damę oraz jest jeszcze tajemniczy jegomość, który nie wiem jak wygląda. Kiedyś sprawdzałam, ale już... już nie wiem, może jak znajdę, to mam tu wkleję. No i dobra. Weźmy się za składanie naszej tutaj postaci. Tak wygląda nasza elficka wojowniczka. I powiem wam szczerze, że na początku nie chciałam mieć tej figurki. Ale teraz jak tak na nią patrzę, to takie Boże Święty, jakie to piękne. Dobra, zaczniemy od akcesoriów, czyli jest to tarcza z takim złotym kwiatem. Wszystko się mieni na druki, ekstra. Możemy ją chwycić na dwa sposoby. Dalej mamy taki złoty miecz. Fajny. No i naszą tutaj figurkę.
I powiem wam, że nadruki są przegenialne. I jedyne, co mi w niej nie pasuje, to jest twarz. Wolałabym, żeby była jakaś młodsza, a nie, że tutaj nie podoba mi się ta twarz po prostu i ja najchętniej bym ją po prostu podmieniła. W każdym razie tak wygląda jej tors. Tutaj mamy taką mieniącą się, taką jasno-niebieską suknię. Tutaj mamy jeszcze elementy srebrne, tutaj mamy jeszcze coś tam fioletowe. Mamy tutaj rękawy takie krótkie, srebrne. Nie wiem, czy to jest element zbroi, czy też prawdopodobnie tak, chyba element zbroi. Więc ta wygląda ta jej twarz nieszczęsna. No, kurde. Po prostu, no, nie lubię tych sukni, bo odpadają tułowia. To wygląda ta jej twarz. Jednostronna, z tyłu na druku na torsie również nie ma, więc trochę kiepsko. Jej włosy są takie, powiedzmy, że dziwne. Są takie pastelowo, kurka, no nie wiem, co to jest. No takie niby pomarańczowe, ale w sumie nie są pomarańczowe. Ale tutaj mamy taką spinkę, chyba tak to mogę nazwać, srebrną. Tutaj mamy warkocz, tutaj mam jeszcze elfie uszy i bardzo mi się te włosy podobają, gdyby nie ten kurde kolor i ta twarz. Nie podoba mi się ta twarz. Dobra, tak jak mówiłam, tarczę możemy chwycić na dwa sposoby, czyli jeden wyciągając rękę tak i chwytając ją w ten sposób, a drugi po prostu trzymając rękę normalnie i chwytając ją tak. I tak mi się o wiele bardziej podoba. I tak w sumie powinniśmy ją trzymać. Także tak to wszystko wygląda razem. Mi się w sumie figurka podoba, więc nie powinnam jej na początku tak hejtować. Dobra, bierzemy się za drugą saszetkę. Tak jak mówiłam, mam nadzieję, że jest tam surfer. Wydaje mi się, że wymacałam deskę surfingową i... Czy to prawda teraz? Tak! Udało mi się! Dobra. Nareszcie mam coś, co chciałam. Tego już nie potrzebuję. I teraz tak. Składamy naszego surfera. No dobra. Więc tak wygląda nasz surfer. Tak on wygląda. Ręce mu latają bardzo luźno. Tak samo jak nogi, więc jakiś ferelny egzemplarz, bardzo mi się to nie podoba. Aczkolwiek i tak prawdopodobnie będzie mi stał na półce, niż cokolwiek innego z nim zrobić. No dobra, w każdym razie podobają mi się jego włosy. Takie ładne, trochę dłuższe blond. Tak wygląda jego twarz, jest jednostronna, jest on uśmiechnięty, także fajnie. Jego strój jest czarno-czerwony. Tutaj na rękawach również mamy nadruki, więc bardzo duży plus, aczkolwiek z tyłu nadruków nie ma. Jest to figurka całkiem uboga w nadruki, aczkolwiek mi to nie przeszkadza, ponieważ jego deska jest naprawdę genialna. Jest ona stylizowana na rekina i mi się po prostu bardzo podoba. Surferzy dla mnie mają taki osobisty urok, więc mam całkiem sporo tych surferów. W każdym razie on na pewno dobrze będzie się przy reszcie prezentował. A więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Także z tego filmiku można wynieść dwie lekcje. Pierwsza to nie oceniaj, póki nie zobaczysz. Jak to zabrzmiało? W sumie dziwnie. Dobra, ale w każdym razie źle oceniłam tą figurkę, bardzo mi się podoba jednak. Gdyby nie ta twarz. A jeśli chodzi o mojego surferka, to lekcja numer 2. Czyli jak chcecie zdobyć jakąś jedną figurkę z danej serii, to jednak możecie postać w tym sklepie trochę dłużej, no żeby po prostu wymacać taką deskę surfingową i po prostu być szczęśliwym przez resztę życia. No. Bardzo mnie boli, że te figurki są takie drogie, bo pamiętam jeszcze te czasy, kiedy figurki dało się kupić po 5 zł, nawet mniej. I po prostu moim zdaniem to jest naprawdę przesada z tą ceną.
każdym razie mam nadzieję, że Wam się podobało, więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!